Witam w ciekawostkach Twardego Resetu. Dzisiaj pojeździmy bezzałogowymi samochodami. Zbigniew Urbański, zapraszam. Pojazdy, które do poruszania się nie potrzebują kierowców, już wkrótce mają szansę stać się codziennym widokiem na naszych ulicach. Ilość pieniędzy pompowana w tę technologię przez praktycznie wszystkich największych producentów samochodów świadczy o ich poważnym podejściu do zagadnienia autonomicznych pojazdów. W najbardziej okrojonej wersji mówimy tu o rozwiązaniach takich jak na przykład Lane Assist, czyli asystent toru jazdy, który przy pomocy kamer sprawdza, czy samochód nie wyjeżdża poza swój pas. Nieco bardziej zaawansowany jest projekt Audi. Testowo zaimplementowany do modelu A7 system pozwala na autonomiczne parkowanie naszego samochodu. To z pewnością spełnienie marzeń niejednej kobiety. Istnieje co najmniej kilka sposobów rozpoznawania otoczenia przez samochody. Jednym z nich jest po prostu system kamer i czujników, który zastosowano na przykład w Audi. Znacznie bardziej zaawansowany jest ten proponowany przez Forda lub Google. Urządzenie o nazwie LiDAR tworzy na żywo obraz otoczenia przy użyciu promieni lasera. Dokładnie takie rozwiązanie zaprezentował Ford w swoim pokazowym hybrydowym modelu Fusion. Najdalej ze swoimi projektami autonomicznych samochodów jest i zawsze był gigant z Mountain View. Dział Google odpowiedzialny za jego konstrukcję jest nadzorowany osobiście przez samego Sergeya Brina, założyciela firmy. Niedawno Google pokazało gotowy projekt dwuosobowego autonomicznego samochodu bez kierownicy i pedałów. Reakcje pasażerów możecie ocenić sami. So if I had a self-driving car, I could spend more time hanging out with my kids or helping them with their homework, even just tending to them. I love this. Problemem w przypadku autonomicznych samochodów pozostaje wciąż ich bezpieczeństwo. I nie chodzi tu o bezpieczeństwo na drodze, ponieważ komputery mylą się znacznie rzadziej niż ludzie. Prawdziwą bolączką jest odporność systemów pojazdu na atak hakerski. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, aby przejąć taki samochód i sterować nim zdalnie. Hacking? Yeah, yeah. So, critical information. No chyba, że przed samochodem postawimy jakiś firewall. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.